Witajcie. Dzisiaj, słuchajcie, przygotowałem się trochę z takiego różnego materiału. Widzicie te książki, które wcześniej były w poprzednim filmie. Ale oprócz tego odnalazłem tutaj mam ksero takiej bardzo dobrej książeczki. Widzicie, zmiany konstrukcyjne ciągników Ursus C325 i C328, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, pod patronatem oczywiście Zakładów Mechanicznych Ursus. Książeczka wydana w 1965 roku, czyli już po takich wszystkich tych dokonanych zmianach, które były w trakcie produkcji, ale jest to mimo wszystko bardzo ważna rzecz. Tak, wracając do tych wszystkich typów produkcji, zmian i tak dalej, co tam się działo, po prostu, no to tylko w tej chwili możemy czerpać wiedzę właśnie z tej literatury, która po prostu nam pozostała. Ja już robiłem kiedyś filmik na ten temat, ale ponieważ ciągle są pytania, wątpliwości, no to postanowiłem jeszcze raz do tego wrócić. Przy okazji jeszcze o inne takie ciekawe rzeczy, które są tutaj zapisane. Ja sobie to podkreśliłem, żebyście mogli w razie czego to zweryfikować u siebie. Przy okazji Wam pokażę jeszcze kilka ciekawych zdjęć. No i jeszcze też postaram się je omówić. Zaczniemy od zmian konstrukcyjnych ciągnika Ursus C325 dokonane w okresie od 1 lipca 62 do 1 marca 63. I tu jest napisane, że do numeru kolejnego ciągnika 29999, to jest do 1 marca 63, były produkowane ciągniki Ursus C325. Począwszy od tej daty ciągników Ursus C325 nie produkuje się. Wykonujemy jedyne części zamienne do tych ciągników. Trzeba pamiętać tutaj, to trzeba po prostu dodatkowo omówić, że to jest spisane z, tak się domyślam, na podstawie materiałów, jakie zachowały się w Ursusie. Tutaj staram się zobaczyć, nie ma tutaj podanego autora tego, konkretnego któregoś z inżynierów, który miałby to zrobić, ale mamy tutaj bardzo, bardzo ważne informacje, czyli do tego numeru 29999, czyli do 1 marca 63, mamy typowy Ursus C325, który tam niewiele mógł się zmienić oprócz tego, co wcześniej mówiłem, ale do tego jeszcze dojdziemy, bo tu są no te rzeczy zostały już omówione, ale jeszcze ważne jest, żeby te rzeczy uzupełnić. Potem mamy już napisane, że to wchodzi zaraz, ja to znajdę. Jeszcze na życzenie ciągniki zostały zmodernizowane. Polegała m.in. na powiększeniu, o właśnie, mocy silnika do 28 koni, ulepszeniu instalacji elektrycznej, wyposażeniu ciągnika w instalację pneumatyczną. Ciągniki zmodernizowane różnią się od poprzednich bardzo znacznie. Dlatego została ustalona przez władze nadrzędne, czyli niezwiązane z Ursusem, nowa ich nazwa Ursus C328. I tu zaczynamy. Zmiany konstrukcyjne w silniku S312. To jest ten typowy silnik Ursusa C325, który wszyscy znamy, wiemy o co chodzi, ale tu jest bardzo ciekawych, dużo informacji, gdzie możecie to u siebie porównać, sprawdzić i zobaczyć, na czym to polega. Jest napisane tak. W związku z przeniesieniem wlewu oleju z bloku do pokrywy przedniej, czyli chodzi tutaj o. No tutaj, kurczę, blade, nie mogę znaleźć tego, zaraz sobie przypomnę. I zmianą nadlewu do umocowania podwójnego filtru paliwa w ciągnikach od numeru, i tu uwaga, 24261, zmieniono numer indeksowy bloku przy zamawianiu bloków cylindrowych i tak dalej. I tu jest napisane, że do silnika 24261 mamy informację, że w górę zostało zmienione położenie wlewu oleju. Czyli już nie mamy w bloku od tego numeru i to warto sobie sprawdzić ten numer ciągnika i co tam powinniśmy mieć i gdzie powinniśmy mieć wlew oleju tutaj z przodu na tej obudowie. No szkurcze blade, nieważne, wy wiecie o co mi chodzi. Z przodu na obudowie tej aluminiowej ma być ten wlew, a nie w bloku. To jest pierwsza rzecz taka bardzo istotna. Od numeru tego 24261. I tutaj mamy kolejną informację, że od numeru silnika 24262 do numeru 30 000 blok cylindrowy
został też zmieniony. W sumie to jest ile ledwo co ponad 5 tysięcy, no 5, prawie 6 tysięcy można powiedzieć tych bloków cylindrowych będzie innych i na to należałoby też zwrócić uwagę. Ale zaraz dowiemy się jeszcze ciekawostek takich fajnych. Instalacja paliwowa. I tu mamy, że równolegle z kartą zmian, bo wszystko jest na podstawie kart zmian. I to, co zostało tu opracowane, jest właśnie w oparciu o te karty zmian. Autor tutaj za każdym razem podaje kartę zmian. Nie wiem, czy one się zachowały, ale jeśli się zachowały, no to byłoby fantastycznie, bo zawsze można do nich sięgnąć. I wtedy będziemy wiedzieli coś więcej. W każdym razie od numeru 24261 został wprowadzony podwójny filtr paliwa. Czyli jeżeli macie w bloku te po prostu, czyli pojedynczy filtr paliwa, czy podwójny, no to wiecie w tym momencie, że od którego numeru ma być podwójny. To też jest bardzo ważna sprawa. Kolejną bardzo ważną sprawą, co ogólnie to wszystko wpływa na zmianę silnika i to po prostu zaraz, jak to wszystko tak sobie poskładamy w jedną całość, to nagle się okaże, że już wiemy, o co tu chodzi i na czym polegały te zmiany, bo tych zmian naprawdę było dużo. Mamy pompa wodna, układ wapenowy, wał korbowy, pompa wodna i prądnica. I teraz tak, od numeru 20 tysięcy dokładnie zmieniono koło pasowe i jego umocowanie. Co to oznacza? Ano, w związku z tym została zwiększona długość wspornika prądnicy z 200 na 220 mm. To oznacza, że w ciągnikach C325 od numeru 20 tysięcy mamy inną prądnicę. I to jest bardzo, bardzo istotna informacja, ponieważ do tej pory wszyscy szukamy prądnicy od 325, a de facto ona wcale nie jest potrzebna, bo jest potrzebna już ta nowszego typu. To też jest bardzo, bardzo ważna sprawa. Jedziemy dalej, ja sobie tutaj to też pozaznaczałem. I mamy tutaj, słuchajcie, mamy tutaj zmiany konstrukcyjne silnika S312B. Oparcie tu nie zaznaczyłem, ale zaraz się do tego dowiemy. I to są zmiany konstrukcyjne od marca 63. Ciągnik Ursus C328 ze sprężarką różni się od uprzednio produkowanego C325 zwiększoną mocą silnika z dodatkowym wyposażeniem w sprężarkę odolejaczem umożliwiającym napompowanie ogumienia w licznik motogodzin pracy silnika i szybkościomierz oraz kierunkowskazy migowe. Na żądanie kupującego jest montowana instalacja pneumatyczna sterująca hamulce przyczep. I tu jest zaznaczone wyraźnie na żądanie kupującego, czyli nie we wszystkich tych ciągnikach, a wyłącznie tam, gdzie ktoś sobie to zażyczył. Przy czym to wszystko w oparciu o rzeczywisty ciągnik, który w tej chwili powiedzmy no już nie jest jedynym, ale tych ciągników w tej chwili, jakich znam, które Wam ostatnio o których Wam mówiłem, to są z 63 roku właśnie od marca, gdzie tam teoretycznie miało być do numeru 30 tysięcy, a wychodzi na to, że jest do numeru 31 tysięcy. Ja się to mogę tego domyślać, ponieważ nie znam najwyższego numeru, ale mogli jeszcze właśnie wykonać te 1000 ciągników, co jest udowodnione bardzo ładnie, bo oprócz tego, że te ciągniki są, one są na zdjęciach, to jeszcze były pokazane na targach w Poznaniu, gdzie właśnie mamy te ciągniki C325, które już są po absolutnej modernizacji i potem tylko i wyłącznie siła wyższa, czyli PZPR, nakazuje zmianę nazwy, ale ciągnik pozostaje ten sam. Tu mamy tą informację. Dalej, słuchajcie, jeszcze pojedziemy, bo tu jeszcze jest trochę ciekawostek. Ja to przerzucę, bo sobie tu pozaznaczałem zdjęciami. I mamy kolejną bardzo ważną sprawę. Instrukcja zmiany elektrycznych czujników i wskaźników temperatury wody i ciśnienia oleju. Tutaj ja się tym zainteresowałem, bo jeden z widzów, Kamil, pozdrawiam serdecznie, zwrócił mi uwagę, że w moim Ursusie z 61 roku powinny być inne zegary. Ja w tej książce tutaj, którą mam, ona jest z 61 roku, tego nie znalazłem, żeby to było, ale wysłał mi parę zdjęć po prostu i rzeczywiście tam są te zmiany wpisane. Ale dodatkowo tutaj w tych zmianach znalazłem właśnie tą samą informację. Ciągniki Ursus C325 o numerach mniejszych niż 14550 mają elektryczne czujniki i wskaźniki temperatury i wody i ciśnienia oleju. I teraz ta informacja okazuje się, że rzeczywiście w moim z 61 roku, tak, on
powinien mieć ten kwadratowy zegar podwójny, ale że one były bardzo awaryjne i rzeczywiście nawet sami możemy to stwierdzić, bo żuki jeżdżą i tak dalej, mają te same czujniki i one są po prostu naprawdę fatalne. I chwieją się, latają i tak dalej, tam sprawdzić temperaturę to jest naprawdę cud. Natomiast te, które zostały wprowadzone przeponowe później, no to się sprawdzają naprawdę świetnie, one są bardzo dobre i stąd po prostu ludzie je wymieniali i słusznie, że wymieniali. Natomiast ja już nie będę wracał do tego kwadratowego czujnika, bo po prostu tak go kupiłem, tak mi się spodobało i tak po prostu zostawiam. Dlatego mówię, to jest wyłącznie kwestia taka, że robimy tak, żebyśmy byli zadowoleni. Mógłbym to zmienić, ale nie mam tego kwadratowego, tych kwadratowych czujników. Nie chce mi się po prostu za tym biegać i tak dalej. Jest ładnie tak, jak jest. Zresztą one są sprawne, nowe. Tam zamontowałem to, widzieliście też na którymś z moich filmików i po prostu tego zmieniał nie będę. Oczywiście wiem dobrze, że powinny być inne i cieszę się, że taką wiedzę mi się udało pozyskać i tyle. To jeśli chodzi o literaturę. Polecam Wam w ogóle naprawdę kupowanie sobie książek, nawet jeśli to będzie ksero, tak jak ja tutaj mam, bo nie udało mi się oryginału złapać, bardzo szkoda, chciałbym mieć tą oryginalną książeczkę. W każdym razie i inne też, bo to są takie bardzo istotne dla mnie historyczne rzeczy, a ja bardzo lubię historię. Także to macie, mam nadzieję, część takich rzeczy wyjaśnionych. Dodatkowo, słuchajcie, tutaj już Wam te zdjęcia pokazywałem, to jest Ursus C325, na masce widzicie napis C25, jest to ten jeden, jedyny model, który gdzieś tam się zachował z numerem 0000 i tak dalej, aż do szóstki i prawdopodobnie jest to jeden, jedyny zachowany egzemplarz, bardzo ładnie, cieszę się, mam nadzieję, że go wkrótce zobaczymy, nie wiem, niestety na razie jest nieosiągalny, ale takowyż jest. To jest to, natomiast tu jeszcze chciałem Wam pokazać też, tu mamy w Warszawie chyba wystawę, ale to już będzie 61 rok, to jest właśnie taki jak ten mój Ursus, widzicie, tu jest ten tłumik sadowniczy, maska odpowiednia, tu już są koła odpowiednie, biała kierownica i tak dalej, i tak dalej. Także są to tego rodzaju rzeczy, taki typowy 61 rok, bardzo ładny. Jest tutaj jeszcze coś, widzę, z tą chłodnicą pokombinowane, bo ten tu widzicie jakieś takie cudaki po prostu porobione, ale nie wiem, tym się nie będę zajmował. Trudno to stwierdzić, co tam jest, ale w każdym razie takie coś tam było. Dodatkowo tutaj mamy jeszcze jedno zdjęcie tego dużego już prototypu, duże zdjęcie, w sensie duży prototyp, dużego prototypu tego ciągnika. Widzicie potężny odważnik, obciążnik na kołach i tak to ma wyglądać, także to jeszcze nie podzielone. Ale jeszcze dwie sprawy inne. Pierwsza, to zobaczcie na to zdjęcie. Szalenie ciekawe, jest to typowy Ursus C325, ale na masce mamy napisane C330. Oznacza to, ponieważ ja już mówiłem o tym wcześniej, ciągnik typowo z roku 61. Już w tamtym roku próbowano, dokonywano prób prototypów i tak dalej. Pracowano nad zwiększeniem mocy tego ciągnika. Może to być też 62 rok też właściwie, ale model Ursusa, jak to tak nazywam, 61, ponieważ on ma tam już duże zmiany, między 60 a 61 już te zmiany powstały. Ale dlaczego 62? Dlatego, że ma już kierunkowskazy na błotnikach, ten ciągnik już jest widać ulepszony. Pracowano nad wszelkimi zmianami, tam się naprawdę dużo działo. Ci ludzie, inżynierowie, konstruktorzy mieli naprawdę mnóstwo roboty i tam nikt nie siedział, tylko starał się naprawdę wykonać kawał dobrej roboty, żeby te ciągniki się sprzedawały, służyły i tak dalej. Tym bardziej, że w tamtych czasach to był najlepszy ciągnik na świecie w swojej klasie. Bił na głowę wszystkie firmy światowe. Oprócz tego, że był najtańszy, to był jeszcze najlepszy i to po prostu było jego ogromnym atutem. Dlatego tak zależało ludziom w Ursusie na tym, żeby nad tym pracować. Zobaczcie jeszcze na ciekawą rzecz. Lampy po boku maski niewycięte, w sensie mamy też dodatkowo tutaj, nie wiem, to może będzie widać, tutaj tą gumę do zapinania na zbiornik paliwa i nie mamy właśnie już tutaj tych dziur na klamki, także tutaj też jest bardzo istotna sprawa tej maski, ponieważ ona się pojawia w 62 roku,
Tak, bo tak było, ale to był ciągnik eksportowy. Takiego ciągnika w 1962 roku na rynek polski nie wprowadzono, choćby z tego względu, że ta maska właśnie tutaj się nie zgadza. W tym moim z 1963 roku, z końca lutego, tam właśnie maska była oryginalna od samego początku do końca. Stąd, tym bardziej, że w literaturze nigdzie nie ma informacji na temat tego, co tam było, ale za to znalazłem jeszcze jedną informację. Tu wam się, z wami się tym podzielę jeszcze, bo o tym to mi uciekło z głowy. A rzecz bardzo, bardzo istotna, oprócz tych wskaźników. Zaraz zobaczymy wał korbowy. Tu jest też pokazane, co się stało i dlaczego ta maska w ogóle została zmieniona. To jest też bardzo, bardzo ważne. Wydana naprawy ciągników. To w ogóle jest książeczka właśnie typowa dla pomów. Zresztą to jest napisane, gdzieś to też wyczytałem, że to jest napisane. W każdym razie chodzi tutaj o przyczynę wymiany tej maski. To nie jest tak, że ktoś po prostu sobie wymyślił, że lampy z boku będzie lepiej, tylko to jest w oparciu o przepisy, które wchodzą w życie, dotyczące ruchu drogowego. I tutaj ja w tej chwili nie mogę tego znaleźć. No widzicie, gdzieś tu pewnie jakieś zdjęcie wpakowałem i teraz ono gdzieś wyleciało. Ale w każdym razie ja wam o tym opowiem, bo to czytałem. Chodzi o to, że 1 stycznia 1964 roku wprowadzają. O, i tutaj też nam się parę rzeczy wyjaśniło dodatkowo. Bo to jest wszystko na modelu ciągnika z 1962 roku. Natomiast 1 stycznia 1964 wprowadzają nowe przepisy o ruchu drogowym, gdzie wymaganie jest właśnie przeniesienie rozstaw lamp na ciągniku, stąd po prostu wymuszono to na boku, z boku maski, mocowanie lamp, o czym jest w tej książeczce napisane, nawet w jaki sposób to zrobić. Kierunkowskazy, drugie światło stopu na prawym błotniku, i to są rzeczy, które dostosowują ciągnik do ruchu drogowego. Stąd te zmiany, dlatego maskę zmieniono. W każdym razie to w tym momencie możemy przyjąć, że to zdjęcie zostało wykonane pod koniec 1963 roku lub na początku 1964. Natomiast bazą był ciągnik z 1962 roku. Także tu można w ten sposób. Z 61 oczywiście na 62 to jest ten sam jeszcze ciągnik, ale tak wygląda na to, że w ten sposób można do tego dochodzić powoli, gdzie co i jak. Drugą ciekawostką to jest gdzieś na filmie, to o widzicie, Ursus, Powrót Legendy, odcinek 1 do 4. Obejrzyjcie sobie, bo tam jest po prostu ten ciągnik, można złapać. Ale tutaj mamy typowy ciągnik C328 już na masce napisane. I zobaczcie, tłumik typowo taki sadowniczy na masce 328. I jeśli to zobaczycie, jest inne mocowanie maski. Ta maska jest krótsza, bo ona tutaj sięga dotąd. Pulpit jest inny i to widać, że po prostu to jest wszystko kwestia prototypów. Mamy do czynienia z innymi obciążnikami na kołach. Tutaj jeszcze raz widać tą maskę. Ona jest naprawdę prototypowa. Tutaj się coś tam się działo. W tej chwili trudno po prostu powiedzieć, ale widać, że tam było naprawdę. Różne rzeczy się działy. Z którego roku? Trudno powiedzieć, ale tak jak ja to drukowałem, no to widzicie 9 minuta 15 sekunda. W tym miejscu jest ten film, możecie sobie to obejrzeć. O ludzie, no jeszcze kilka takich spraw bym chciał tutaj z wami jeszcze wam pokazać. Tutaj są też, to też widzieliście kiedyś te karty, ale ja te teraz się jeszcze bardziej im przyjrzałem i tutaj jest kilka takich naprawdę ciekawostek, gdzie no, pewne są nieścisłości. I tu wam chciałem też pokazać, mimo że to są oryginalne rzeczy. Tu mamy po lampach widać C328, ale właśnie, zobaczcie na obciążniki. To już może być C331 model. Niestety nie widać tego na zdjęciu na masce dokładnie, ale może to być już model C330 albo C328, bo ten obciążnik, chyba że zdjęcie zostało wykonane bardzo, bardzo późno.
Znaczy już długo po tym, jako dodatkowy, bo pod spodem widać ten obciążnik. To są takie ciekawostki, co tam się działo w tych zakładach prototypowych. Oni po prostu robili co mogli, mieli tam jakiś ciągnik i go sobie przystosowywali. Natomiast kombinacje alpejskie na pewno tam były bardzo, bardzo różne. Tutaj to samo. Zresztą w opisie tutaj nawet pisze autor, że jest to ciągnik C325, ale widać, że już sobie tam go podostosowywali wedle własnych potrzeb. No i w ogóle one miały służyć wyłącznie jako obsługa do prototypowych maszyn albo tych maszyn, które zostały zakupione przez zakłady i miały sprawdzać ich wydajność. Tutaj również taki ciągnik, niestety nie pokazane, co to jest za ciągnik, ale może to być 25, może to być 28. Trudno w tej chwili, musiałbym się jeszcze troszeczkę nad nim tutaj bardziej poprzyglądać, ale to zobaczymy. W każdym razie takie rzeczy. Ja postaram się jeszcze, słuchajcie, ważna rzecz. Apel taki do Was. To jest tak zwana ścianka prototypów, jak ja to nazwałem, w Ursusie C325. I mamy do czynienia z takim, też takie zdjęcie, ja go nie mogę znaleźć, Ursusa C325, tylko że skierowany w drugą stronę. I to jest oczywiście ciągnik w całości wyglądający jak C328. I to jest właśnie to, o czym chcę powiedzieć. Ten ciągnik, który właśnie należy do mnie tam, numer jest prawie 31 tysięcy i to jest właśnie C325, ale już po wszelkich modernizacjach. I to, co mówiłem, władze nadrzędne wymusiły zmianę na Ursusie, zmianę nazwy tego ciągnika. To tyle. Mam nadzieję, że coś, co nieco rzuciłem tutaj światło na to, co tam się działo. Jeżeli macie jakieś pytania, nie macie książek, to piszcie w komentarzach. Ja będę się starał odpowiedzieć na te wszystkie wątpliwości, ewentualnie znaleźć jeszcze coś w tej literaturze, ale pamiętajcie, czytajcie książki, czytajcie te artykuły, które macie, postarajcie się to odnaleźć, bo tam naprawdę jest wiedza. Nie, że ktoś Wam powie, że słyszał, że chyba tak, a chyba nie i tak dalej. Tu jest wszystko napisane. Jedyne, co może się różnić, to jest taka, ta rzecz, która budzi wątpliwość jeszcze moją, to właśnie zmiana nazwy ciągnika. Teoretycznie ona miała się dokonać od 1 marca, ale wychodzi na to, że ten termin nieco przesunięto. Jest to oczywiście jak najbardziej możliwe. Przesunięto ten termin i wprowadzono go nieco później. Tu jeszcze na prośbę jednego z widzów, który się pytał, czy ja mam jakieś zdjęcia starych Ursusów C330, no to znalazłem. Tu mamy z silnikiem C333P, także taka ciekawostka. Tu mamy C330M, widzicie, tak wygląda takie coś. Tu mam też C330M, ale jakąś tam inną maską, tutaj ten grill jest może to eksportowy, nie wiem. O 30 jeszcze nie czytałem za dużo, także dla mnie to jest ciekawostka. Oczywiście pierwszy model C330, zwróćcie uwagę na maskę, na znaczek. Lampy są typowe od C325, natomiast tylne światła pierwsze wchodzą jeszcze od 328, więc wiemy, to jest taki dowód, że pierwsze 330 miały lampy te co 328. Także to jest taki pewnik. Natomiast tutaj mamy właśnie już pierwszy model C330. Tutaj mamy typową 30, bardzo ładne zdjęcie w polu na ściernisku, naprawdę fajna sprawa, ładnie to się prezentuje. Lampy jak zwykle jeszcze mamy tutaj cały czas od C325. Zobaczcie, co się dzieje. Pamiętajcie, że jeżeli będziecie to robić, to zwróćcie uwagę na te szczegóły, bo to jest naprawdę ważna rzecz. I tu mamy jeszcze prototyp typ C340, też z lampami od C325. No ale to jest ten ciągnik, nie wiem, czy wszedł do produkcji, czy nie wszedł do produkcji. Na pewno wiecie, interesujecie się, jeżeli wiecie, że wszedł, czy nie, no to też napiszcie w komentarzach. To tyle, moi drodzy, z dzisiejszego filmu. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłem, a jeżeli zanudziłem, to bardzo przepraszam. I widzimy się w kolejnym odcinku. Postaram się poznaleźć jeszcze jakieś ciekawe materiały. Jeśli Wy macie, to też proszę przesyłać mi na adres mailowy. Tego maila wszyscy znacie, a ja postaram się coś z tego poukładać i coś ciekawego opowiedzieć. To tyle, trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!